Cześć, nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz. I tak samo mówię ja. Subskrybuj mnie już teraz. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku z NBA My Career. My jesteśmy w momencie, w którym gramy, wygrywamy 3-1 z Dallas Mavericks, które są na pierwszym miejscu. Śmieszki, heheszki w porównaniu do tego, co jest na żywo, ale przypominam, że ja gram San Antonio i wygrywam z tym Dallas. W sensie jestem zawodnikiem San Antonio. A druga sprawa jest taka, że no właśnie, to jest mecz o czwartą wygraną. Obiecałem Wam, że te mecze decydujące będziemy sobie grać i finał zagramy sobie cały na tym kanale, albo przynajmniej więcej niż jedno spotkanie. O, a ciekawe. Właśnie w tym odcinku chciałbym, żebyśmy sobie poszli trochę na miasto i wiecie co? Czy tu można gdzieś wpisywać locker kody? Bo ja, mi się wydaje, że był locker code na to, żeby móc sobie jeździć. Czekajcie, zaraz sobie, bo był locker code na to, żeby móc sobie jeździć tym takim, to co przed chwilą widzieliście, że gościu miał, zaraz to znajdę. O nie, 16? To już się skończyło, no nie, dobra. No widzicie, myślałem, że to jeszcze jest aktywne, a to się skończyło. No dobra, no to będę musiał na piechotę latać, szkoda. Chciałem, żebyśmy sobie zrobili po prostu jakiś event tutaj. Możemy sobie podejść do jakiegoś losowego eventu. Na przykład, co my mamy? Tu, o, tu chcę przyjść. Jakiś quest tam mamy. Ja sobie skorzystam z szybkiej podróży, one są oznaczone takimi busami. Nie wiem, czy już to na którymś odcinku pokazywałem, ale tylko mówię. Nie chcę, żeby to się opierało na samym spotkaniu, też zawsze w każdym odcinku. Więc dawać, tutaj jest takie zejście do metra. To działa na podobnej zasadzie co w Spider-Manie, jak ktoś grał w Milesa Moralesa, tam jest podobny sposób teleportacji po mieście. I działa to całkiem sprawnie, muszę przyznać, bo zobaczcie, że jak ja tu wejdę i wybiorę miejsce, w które się chcę przedostać, to zaraz praktycznie wyjdę po drugiej stronie. Proszę bardzo. Więc warto... Co to? O! No dobra. Nie wiedziałem, że tak można w ogóle... A co są jakieś kościotrupy? To musiał być jakiś event, gdzie można było się tak przebrać. Ciekawe. Dobra, porozmawiajmy z tym gościem. Halo. Nie będziemy go tu słuchać oczywiście. Use the badge loadout. Okej. Okay. 400 punktów trzeba rzucić gdziekolwiek. Wiecie co? Spróbujmy sobie podejść na chwilę na Pro AM 3x3. Pierwszy raz tam wchodzę. Ja wiem, że to... Ej, jak to? Grasz tyle czasu? Pierwszy raz tam... Dobra, czyli trzeba sobie jakiś zespół wchodzić. No pierwszy raz, ponieważ ja swojego właśnie... Ja nie mam swoich ziomków, a mi się nie chce grać z randomami. I jak można tak szybko biegać? Też bym chciał. Mi się nie chce grać z randomami i dlatego ja zwykle w tym nie biorę udziału. A tutaj mamy jakiś klub 2K. Open Friday Nights. To pewnie teraz zamknięty, co? Ja bym musiał tutaj zajrzeć. To będę musiał nagrać odcinek jakiś piątek wieczorem. Zamiast iść na żywo, to będę nerdził w 2K-u. Co za przykrość wielka. Chociaż to u nas to będzie sobota rano. Dobra, to zajrzymy sobie jeszcze w jakieś inne miejsce. Na przykład tu. Co to jest? No i właśnie wracając, że o, ty tyle grasz w tą grę, a tutaj nigdy nie byłeś i co, frajerze, to no to dlatego, że ja po prostu lubię sobie grać też w NBA, co to jest? Jak ty masz grać z czymś takim? Patrzcie na to. Co oni mu mogą zrobić, jak on pod kosz wejdzie? O co tu chodzi? Patrzcie na tego gościa. O co chodzi w ogóle? Co to? No dobra. Z tego co rozumiem, to tutaj wpłaca się hajs i gra się jeden na jeden, tak? Dobrze to czaję? Spróbujmy na przykład się tam zapisać do tych ziomków i obstawić 1000 VC. Pewnie dostanę na mordę. No dobra, po czekaniu chyba z 10 minut w końcu uda mi się dołączyć do jakiegoś peru, żeby z nim zagrać.
On widzę, że tutaj ma wymasterowaną tą postać i wali za 3 praktycznie jak tylko ma okazję. Natomiast to jest też właśnie jeden z powodów, dla których ja tu rzadko gram w tych rzeczach, bo trzeba czekać tydzień, żeby móc zagrać. No ale może w końcu się uda. Halo. Dawaj, panie kolego. Tak. Jest wyższy, 95 overall, będzie ciężko. Na pewno ma tą postać też lepiej zbudowaną niż moja, ma badże lepsze, więc będzie mi pewnie sypał i mnie zło i tutaj jak uda mi się też do 6 jak mój poprzednik, no nie będzie źle. A 100 końców mi aż tak nie szkoda. Yo! Ale tańczyć przynajmniej potrafię. Dobra, dawać. Lecimy. On zaczyna, tak? No właśnie. Taka sytuacja. Szybciej mi sprzed nosa. Co ty myślisz, że ja będę skakał? Będę skakał, ale we właściwym momencie. No ale nawet nie dasz wyjść, o ty chamie. To jest hamuwa. Tak się na żywo tak nigdy nie róbcie. Jak ktoś złapie, to mu dasz wychodzić za 3, żeby mógł zagrać. A nie jakieś takie kurde frajerstwo. No i to taka gra jest, widzicie. No i pewnie trafi. O nie, dobra. Spinkalaj, frajerze. Teraz ja się pokręcę trochę. Serio? Professional player. Gościu mnie zostawił na trójce, ja nawet tego nie trafiłem. Co za żenada. Oj ludzie. Szkoda, bo to ciężko mi będzie bronić go. Jak on tylko spamuje non stop crossy tam i z powrotem i wiecie. I to taki tego speedboosta tutaj ciągle używa. No będzie ciężko, no teraz miałem trafić tą trójkę, to by było inaczej. Takie coś to. To i tak trafi. Fajna, nie? Fajnie tak przyjść, pograć sobie z ludźmi. Kiedy masz 4 razy gorszą postać, on jeszcze jest odpalony, więc będzie teraz rzucał z każdej pozycji. No i to taka właśnie rozrywka jest. Już macie odpowiedź, czemu właśnie nie gram online z tymi ludźmi. Bo to wiecie, jak nie włożycie hajsu w boostowanie swojego zawodnika, to będziecie się odbijać od takich właśnie knebli pamujących. Więc to żadna frajda. No, to co? Przeskipujemy chyba do końca tego meczu już, nie? Bo ja tutaj szans nie mam na nic. O! Comeback Israel. No przecież mój zawodnik nie umie nawet wykręcić na rondzie. Kurczę, no. Przecież jak ja mogę rywalizować z gościem, który ma takiego nie dość, że wyższego, to jeszcze turbo zwinnego i rzucającego i robiącego wsady, a mój próbując zakręcić przy linii nie umie tego zrobić. No co za wafel, dobra, może teraz się uda. No i patrzcie, on ciągle od tej strony biegnie, żeby mi tą piłkę zabrać. Dobra, frajerze, patrz jak ci sypnę sprzed nosa. Jedzi. No, przecież idealnie rzuciłem, no i dobra, no i to jest właśnie taka zabawa, nie? On ma takiego zawodnika, a ja swoją starą, kończ już to gościu, bo mnie denerwujesz. To jest fantastyczna zabawa, to żeście wymyślili? Normalnie mogłem grać mecz, to nie. Będę się użerał z jakimś jełopem. Dobra, idziemy w końcu. Wypinkala, ja stąd zawijam. I już od razu pierwsza akcja. Już tutaj John Martin wbija. Inwidy mnie kryje, więc to jest spoko. Nice. Ale lepa, dawaj kontra, dawaj! No Jakob Bertl, tak zwany. W ogóle ostatnio widzieli go, zdjęcie widziałem, jak on siedzi na 3x3 oglądając mecze, więc to też ciekawe. Dawaj, ale ja. Tak jest. I przy okazji zapraszam was też do śledzenia transmisji CyberLife Arena z kosza, ponieważ od poniedziałku, nie wiem kiedy ten odcinek zobaczycie, ale w tygodniu, kiedy właśnie od poniedziałku rusza turniej Euro Cup
Polega on na tym, że zawodnicy przez 2 tygodnie, w FIFA on już trwa od tygodnia, więc w FIFA właśnie za tydzień weekend, kiedy to nagrywam w niedzielę, to za tydzień ten turniej weekendowy, finałowy się będzie odbywał i będą grać zawodnicy w każdej dywizji polskiej, chorwackiej i ukraińskiej, a za 2 tygodnie takie finały będą miały miejsce w NBA. A ty jesteś waflem, że ty pod tego kosza tego nie rzucił. I patrzcie, znowu mam zmęczonego zawodnika. Znowu jest to samo. Aha, nie rzucisz. Dobrze. Więc fajny poziom. On jeszcze tą trójkę trafił. Fajny poziom będzie na pewno, bo to najlepsi zawodnicy. Będzie walka też o stawkę, więc mogą być dobre mecze po prostu. Wszystko na Twitchu jest do obserwowania. Jak sobie wpiszecie Cyberliwe Arena, to wam wyskoczą wszystkie dywizje, w tym polskie. I też coraz lepsi zawodnicy dołączają, bo i dołączył właśnie z Hapson, i dołączył Michael, i pytają się już kolejni o to miejsce. Więc fajnie. Michael, czyli Michaś, jakby szerzej znany. Oj, tu prawie Circus Shot wpadł, szkoda. Też by można zacząć rzucić. Ja nie wiem, zawsze na tych odcinkach ten mój zawodnik się tak strasznie szybko męczy. Czy to też jest związane z tym, że ja gram na wyjeździe? Może akurat tak jest, nie wiem. Ale za każdym razem, jak gram normalnie poza odcinkiem, ja wiem, zawsze to mówię, że jak poza odcinkiem coś robię, to jest 100 razy lepiej. Poza odcinkiem to wygrywam turnieje w FIFA. poza odcinkami. Ale zawsze z tą kondycją coś jest nie tak. Ale dobra, dał nam odpocząć trener. Gregu Popowicz. Ależ oni to pyknęli, siedzi. Coś się popsuło i nie było mnie słychać. Leci lepa. Aj. No daj tą piłkę, jak ci mówię, żebyś dał. No, trafisz, Kalison. Dobrze. Też mam w końcu taki dzień, że mogę dla was trochę ponagrywać, więc właśnie spodziewajcie się różnych odcinków w tym tygodniu, bo nareszcie mam kiedy wam je nagrać, bo to z nagraniem jest problem. Ja zmontować znajdę czas, ale żeby usiąść i nagrać, to nie jest takie proste, aż został tu skrosowany, ale kurczę, ustał jeszcze. Obóz. Ale place. No, dzięki, kurde, ziomek. No, dał mi to na sekundę do końca, co za typ. O, to było fajne. Byłem ciekaw właśnie, czy mój zawodnik jeszcze z tego zapakuje. Nice. W ogóle ostatnio właśnie odkryłem, jak się robi, ci co nie widzieli poradnika, to mówię, jak się robi alley-oop kozłem, więc jak chcecie, to sobie obejrzycie poradnik. Oczywiście na Facebooku jakieś śmieszki, jak to wrzuciłem, to od razu, że po co wrzucać poradnik z tego, jak się wciska 2 przyciski. To mu odpisałem gościowi, że w sumie to stwierdzenie można zastosować do wszystkiego. Czyli po co wrzucać poradniki z czegokolwiek, jak to jest tylko kombinacja przycisków, nie? Bo wszyscy powinni wiedzieć, jak to się robi. No a jakoś tak to nie działa. Więc właśnie po to się wrzuca te poradniki, żeby ludzie, którzy jednak mimo wszystko nie wiedzą, że się przyciska 2 przyciski, się dowiedzieli. To jest moja odpowiedź na to pytanie. A my lecimy tak z 3 dychy, można by rzucić tutaj, co? Oho, dobra, złapał. Ryzykowne podanie. Jedzi. O kurczę, coś nie chce mi wpaść do truja. Naprawdę dobrze, dosyć to obmierzam. Dziwne. Przynajmniej takie mam wrażenie, to trafi 100%. No, jak Luka podaje, to wiecie, jakiś dimer się odpala albo coś i to jest trafione. A, okej, okay. Szedłem trochę na faul i trochę ten pasek szybko też zleciał w dół. Spodziewałem się, że aż tak szybko. No i nas dogonili. Niedobrze, synu. Mój chłop znów zmęczony. Może w końcu? No, nareszcie, ale naprawdę miałem wrażenie, że już wcześniej 2 razy co najmniej trafiłem na to zielone w ten sam sposób, tylko może ten obrońca mi trochę przeszkadzał, nie wiem. No po co idziesz do podwojenia, jak on już nie może kozłować? Łośku. O, dobre. Chciałem się tu ratować, bo już zmęczony byłem.
No widzicie, mój zawodnik zmęczony, to i podawać nawet nie umie. Dobrze. Patrz, jak się upycha, kurde, grubas. No co za łosiek. Dobra, to trzeba rzucić tu bazera, co? Ze stepbacka. Dawać. Po prostu do dziciowi w twarz. Może stepback to nie był. Przeszkadza mi to, że mam zmęczonego zawodnika, bo on ma wtedy zdecydowanie gorsze rzuty. Jeżeli się ty zastanawiacie, czemu mam zawodnik, gdy zaczyna gorzej rzucać, mniejszy jest ten pasek i to wszystko, to jest przez to właśnie, że jest zmęczony bardzo często. I no i tyle. Ale dobra, w sumie nie najgorszy ten mecz. Aż dobry nawet jak na odcinek, bo zazwyczaj to gram totalną padakę, a tu mamy pierwszą połowę i nie jest najgorzej. Po drugiej stronie mamy Golden State, które na nas czeka prawdopodobnie. Patrzcie, w ogóle Miami jest w finale konferencji nawet w tej grze, ciekawe. I wygrało z Milwaukee 4-2, co jest grane. Ta gra to przewidziała już kiedyś. No i będą grali z Bostonem. Tak, z Miami z Bostonem będą grali po drugiej stronie. Ciekawe. O i patrzcie, i to można zrobić w ten sposób. Dajemy prawy krzyżak. Matchups. Dajemy pana Wasera na Doncicia. Teraz ja się nie będę musiał z nim użerać w obronie, bo ja mam za słabego zawodnika w obronie, żeby się tu siłować z Donciciem. A będzie to bot robił. Nice. O, widzicie? Teraz mi przydzieliło Hardawaya z powrotem. No i tak można żyć. Ażem skoczył. Dobrze, że nie trafił, to był koniowski ruch. Dobra. 13 punktów, no 30 nie będzie, ale jest 13-5. Stabilny meczek, myślę, że tak do 20 dojedziemy. Jakby mi trochę więcej tu i wpadało, to by było więcej, ale ważne, żeby wygrać tutaj. I standardowa zagrywka. Najprostsza chyba w tej grze w historii. Prawie zawsze się na te zasłony nabijają ci zawodnicy. No właśnie, to tak właśnie wygląda mecz z Dallas, nie? Dlatego ja go nie chcę kryć. Ale my zrobimy to samo. Tak jest. Nareszcie widzicie jakiś normalny mecz w moim wykonaniu, bo mówię, zawsze na tych nagraniach jakieś padaka i wy mi później nie wierzycie, że jest inaczej. Normalnie. Trafi to, bo to Luka podawał. O! Ale zebrał. Nie. Zadawaj piłę. O, już mnie podwaja. Ale my damy asystę. Nie damy asysty. I może nawet te 30 punktów się uda wbić. Widzicie, mówiłem, że się nie uda, a tu taki run zaliczyłem, piękny. Jak Jamal Murray prawie. Dobra, dawaj piłę, synu. Ja tu teraz rządzę, zapakuję nad tobą Dinwiddie. Chcesz, żeby zapakować nad tobą? Dobra, nie będę pakował, ale kurczę, to nie wpadło. Ale mnie tu zbyli łatwo. Nie. Dobra, mamy to. Dawaj piłę. To teraz jeszcze tak zwany dagger rzucimy na sam koniec. Aha, tak. To był taki dagger w stylu LeBrona bardziej. LeBrona w Lakersach mam na myśli. No nie. Nawet nie był rzut. A, rzucę sobie. No. Dobrze. I tak oto wchodzimy sobie do finałów konferencji. Po dobrym meczu, bardzo solidnym, 25 punktów, 7 asyst na 46%. Te trójki mogły trochę lepiej siedzieć, ale wyglądało to nieźle. I ja widzę się z wami przy kolejnym meczu. My prawdopodobnie zmierzymy się teraz z Golden State. Jeszcze sobie to potwierdzę teraz.
Będę musiał walczyć z Kurakiem i z Thompsonem prawdopodobnie, tak? Czekajcie. Tak, to się zgadza. A później czeka nas w finale prawdopodobnie Miami, no bo przecież ta gra odzwierciedla wszystko, co prawdziwe. Trzymajcie się. Hej, hej.